Hola, señores, senioras i senioritas. Dzisiaj wracam do spoilerów, czyli do rozwiązywania zadań ze spoja. Śledźcie odcinek. No, jestem i dzisiaj będziemy mówić sobie o stosie. I na przykładzie zadania zespoja generalnie omówimy ideę stosu, czy w zasadzie ja omówię, a wy będziecie tego słuchać, ale też zachęcam do tego, żebyście ćwiczyli. Czyli w każdej chwili gdzieś tam sobie pauzę można nacisnąć i próbować samodzielnie, bo programowanie nie bierze się ze słuchania. Wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego, tak. Chociaż wdrażać to Słowo Boże też trzeba, bo z samego słuchania bierze się jedynie wiara, ale wiara to jest tylko część życia. I tak samo tutaj możecie uwierzyć w to, co ja opowiem, ale jeszcze musicie to zastosować, wdrożyć i użyć. No ja wskakuję na mój pulpit, jestem na pulpicie, mam tu otworzone zadanie zespoja, którym będziemy się za chwilę zajmować. Ono, mu, ono po prostu generalnie implementuje tak zwaną, tak zwaną strukturę, da, da, strukturę danych, tak zwany stos. Jak działa stos? No więc moi drodzy, uruchomię sobie tablicę tablicę żeby wam to narysować. No dobrze mam już moją tablicę uruchomioną i teraz zastanówmy się jak działa stos. Otóż jeżeli my sobie to jest taka troszeczkę wirtualna sytuacja w pamięci, bo w pamięci możemy się dostawać do dowolnego miejsca. Natomiast my sobie zakładamy, że korzystając ze stosu, jeżeli mam jakąś liczbę w pamięci. I jakąś kolejną liczbę w pamięci, więc ja sobie ją wizualnie napiszę nad tym. I jakąś kolejną liczbę w pamięci, tak jak powiedzmy, stoją taksówkarze przed, przed dworcem. No to teraz, jeżeli stoją taksówkarze przed dworcem, to my oczywiście możemy wziąć taksówkę numer 7, bo nie ma obowiązku brania konkretnej. Ale w przypadku stosu, założenie jest takie, że zawsze, tak jak na stosie książek, Ściągamy coś z góry i odkładamy coś na górę. To jest taka biblijna kolejka, tak, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Ta, która pierwsza wpadła na stos, dwójeczka, jako ostatnia z tego stosu zejdzie. Czyli jeżeli dojedzie teraz piątka i chcę wyjąć coś ze stosu, to wyjmę piątkę. Dopiero wtedy mogę wyjąć ósemkę, dopiero potem mogę wyjąć siódemkę i dopiero potem dwójkę. Jeżeli coś dokładam, było na przykład 2 5 4 na jakimś innym stosie i coś dokładam na przykład 17, to mogę to dołożyć tylko tutaj. Jeżeli zdejmę 17 zdejmę czwórkę, to teraz mogę coś dołożyć nad piątkę. Więc wizualnie jakbym przedstawiam to w postaci takiego stosu jak stos książek, nie mogę wyciągnąć ze środka, bo mi się zrobi jęga i mi się wszystko może zawalić, tak? Zakładam, że to, co pierwsze przyszło, czyli dwójka pierwsza przyszła, ostatnia z tego stosu zejdzie. No i ten stos jest bardzo często używany w wielu algorytmach i dzisiaj na przykładzie zadania zespoja po prostu pokażę, jak ten stos zaimplementować w Pythonie, tak? Jak zrobić, bo w Pythonie nie wiem, no może jest, ale tu będę go implementował po prostu na podstawie tablicy, bo tak jest zresztą w zadaniu w spoju powiedziane: że napisz program, który w 10 elementowej tablicy symuluje działanie stosu. No, według mnie jest trudniej napisać w Pythonie to, że w 10 elementowej, niż to, że po prostu stos w dowolnoelementowej. Więc zacznę tak naprawdę w dowolnoelementowej tablicy. No więc muszę parę słów powiedzieć o tym, co to jest tablica. No w zasadzie w Pythonie jest to lista, a nie tablica, ale możemy traktować tą listę jako tablicę. W zadaniu jest powiedziane o dziesięcioelementowej tablicy, dlatego że zadanie ze spoja jest na różne języki programowania. Tam można w spoju wybrać no, milion różnych języków programowania. No, i tablica elementowa będzie w każdym języku, w C, w, w Java, w Pythonie. Znaczy w Pythonie nie będzie tablicy, ale będzie coś, co udaje tablicę, czyli lista. No i tą listę wykorzystamy. No i właśnie jak działa taka tablica, znowu przedstawiając sobie to wizualnie. Tablica wizualnie przed, wygląda w ten sposób, że mamy 10, no bo tu chodziło o 10 elementowo, więc mówię 10, ale mamy ileś tam elementów. I możemy tu wpisywać, nie? 2 4 8 27. Więc to jest prawie jak ten stos, jeżeli sobie to postawimy pionowo, tak? Jeżeli sobie tą ta tablicę przedstawimy pionowo, czy jeżeli przedstawimy sobie tablicę jako taką szafkę na jakieś rzeczy. No i teraz tu jest początek tablicy, tu jest numer 0, numer 1, numer 2, tak jak winda, prawda, w bloku nie? Też w ten sposób można sobie to wyobrazić. Mamy windę w bloku, piętro numer 0, parter, potem pierwsze piętro, drugie i tak dalej. Dokładnie tak są numerowane tablice w językach programowania, i między innymi ta lista w Pythonie też tak będzie numerowana. Czyli tu mamy 2, 4, 8, 7 i tak dalej. Czyli emulując 100 z tablicą, muszę zapewnić tylko to, że ja się nie dostaję do pozycji numer 1. Nie mogę wejść na piętro numer 1. Normalnie mogę w tablicy, ale pisząc stos będę zawsze sięgał do ostatniego piętra, na którym ktoś jest. Jeżeli tego gościa stąd wywalę, to nowego gościa mogę wrzucić tu, na to piętro. Nie mogę zostawić pustego piętra. Jak na przykład jesteśmy portierem w hotelu i kwaterujemy ludzi na konkretnych piętrach. No więc dyrektor nam przykazał, że możemy wyłącznie na tym piętrze na, jak, na którym jest wolne, a nie możemy przeskoczyć. Tak? Tamte mają być puste, aż dopiero tam coś dojdzie. No i jeżeli kogoś mamy wypuścić z hotelu, no to najpierw ten z góry, a ten ósemka czeka, czwórka czeka, dwójka czeka, nie mogą wyjść z hotelu, zanim tamci wyżej nie wyjdą. No Jest to takie abstrakcyjne porównanie, ale w prawdziwym hotelu pewnie się nie sprawdzi, ale możemy sobie wyobrazić takie zasady. No, i teraz w ten sposób działa ten stos. I o co chodzi w zadaniu? W zadaniu, moi drodzy, jest powiedziane, że na początku stos jest pusty, a następnie ma się zapełniać i opróżniać czyli do tego naszego hotelu mają się wprowadzać i wyprowadzać ludzie, zgodnie z, wczytyna, wczy, z wczytanymi z wiersza poleceniami, z wejścia poleceniami. No i na wejście programu, czyli to, na co czytamy, yy, Podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Czyli nie wiemy, ile gości się wprowadzi do tego hotelu i wyprowadzi. No skoro to ma być dziesięciopiętrowy hotel i powiedzmy jedno mieszkanie na piętrze, to zakładam, że tutaj spoj no, w jakiś sposób nie pozwoli nam przepełnić tej tablicy, chociaż z drugiej strony dam dalej jest potem o wykrywaniu błędów, więc być może, że tak. Więc być może, że będzie sytuacja, kiedy przyjedzie jedenasty gość, a my musimy powiedzieć spaduwa. Albo wtedy, kiedy każemy wypuścić gościa z hotelu, a hotel jest pusty. Też musimy powiedzieć spaduwa, no nie mam kogo zwolnić, nie mam kogo zdjąć ze stosu, nie mam kogo wypuścić na ulicę. Więc teraz tak, na wejście programu, czyli to, co wczytujemy, spojdziała automatycznie, więc tu nie będzie tam podaj coś, nie, ale będziemy wczytywać z wejścia programu zostanie podana nieokreślona liczba zestawów danych, i one składają się albo ze znaku minus, i wtedy wypuszczamy gościa z hotelu, albo składają się ze znaku plus, i później za plusem idzie, idzie już liczba, którą mam wprowadzić, czyli jakby nazwisko gościa. No, czyli, czyli powiedzmy coś takiego, wracając do mojej tablicy. Jeżeli mamy ten hotel, to to teraz zrobimy sobie taki pusty hotel. No nie będę 10 rysował, bo mi się nie chce, zrobię mniej. I jest pusty, tak? Jeżeli da na, na minus, no to nie mam kogo zwolnić. No to jest błąd. Tam chyba, bo tam kazali błąd smutkie, smuteczkiem o, o, o określać, ale smuteczkiem chyba, to jest bardzo ważne, bez noska. Yy, tak, smuteczek i uśmiech ma być bez noska, bo sędzia to będzie sprawdzał automatycznie w swoju. Więc yy, yy, nie to chciałem, do tego jeszcze wrócimy. Więc ja tu źle narysowałem, oczywiście, tu miałby być smuteczek bez noska. Jeżeli damy plus, to czeka mój program co, plus co, plus na przykład 5. No to 5, piątka się wprowadzi tutaj. Teraz będzie, no, Zabazgrałem sobie to tutaj, musiałbym to wymazać. O. Ok, to mogę też wymazać. Jest smuteczek. I tu. Nic, po prostu robimy uśmiech, bo się udało, tak? Uśmiech, bo się udało wprowadzić gościa. Gość się zakwaterował. No to teraz wchodzi. Tu była piąteczka, nie? No to teraz na przykład wchodzi. Ósemka. Znowu dwie rzeczy na wejściu się pojawiają. Najpierw plusik, ja czekam. Dobra, potier jest gotowy. Kogo wprowadzam? Ósemkę wprowadzam. Wprowadzam ósemkę do hotelu i wypisuję uśmiech, że się udało. Potem na przykład plus 3. No to tu się tujeczka wprowadza, jest uśmiech. Potem będę pisał obok, bo mi się tablica kończy. Plus na przykład 7. 7 się wprowadza, potem plus. 13, tu był uśmiech, bo się udało, a tu jest plus, czekam. 13, mm, nie mam go gdzie wprowadzić, czyli smuteczek, nie przyjąłem tego gościa. No i tak sobie mogę robić w nieskończoność, bo mogę sobie jeszcze w międzyczasie kogoś wyprowadzić. Jeżeli teraz dam minus, to mam już kogo wyprowadzić. Siódemkę wyprowadzam z góry, czyli siódemka jest na wyjściu. Czyli Python mi wypisze siódemkę. Minus wypisze trójkę. Teraz, jeżeli dam plus, to znowu czekam, kogo mam wprowadzić. Na przykład wprowadzić piątkę. No to uśmieszek, bo się udało już piątkę, bo już te się dwa zwolniły. Tu już nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Więc gdzie? Piątka się może tu wprowadzić w to miejsce. I jeszcze jest miejsce na kolejnego gościa. I tak w nieskończoność to może działać. W spoju jest powiedziane, że nie wiadomo ile będzie takich poleceń. Nasz program ma być na to odporny. Czy jak stos mu się już zapełni, no to ma powiedzieć stop, nie przyjmuję więcej, smuteczek. Jak stos jest pusty i chcemy kogoś wyprowadzić, to mówimy smuteczek, nie mam kogo wyprowadzić. A jak mówię, właśnie minus i jest kto wyprowadzić, to wyprowadzam. A jak mówię plus, to czekam na to, kogo mam wprowadzić na to piętro. No, i to jest cała kwintesencja działania tego programu, teraz musimy go zaimplementować. No, i żeby go zaimplementować w Pythonie, no to zazwyczaj w tych moich tutaj różnych poradnikach korzystam z funkcji input. Natomiast funkcja input, jakby czeka na dane, a tu musimy mieć pętlę, która będzie tak długo te dane wczytywała, jak długo one są. A nie do, czyli do momentu, kiedy będzie znak końca pliku. Bo te dane wprowadzane, gdyby były wprowadzane z pliku. No to byłoby, nie byłoby bez problemu, tak? Byśmy w Pythonie zrobili open plik i zrobili dla linii, każdej linii w pliku. Czyli Python szukałby, ażby doszedł do, do końca tego pliku. Tutaj musimy zastosować taki specjalny plik, który jest STD in Czyli standard in, standardowe wejście. To jest tak, jakby był plik, tylko ten plik jest podpięty do klawiatury. I póki ja z klawiatury będę podawał jakieś dane, to będzie się mu pojawiała nowa linia. No tu już zacząłem implementować to, że plusik, żebym coś tu nie poknocił, to sobie zrobiłem taką ściągawkę, ale powiedzmy, że to na razie sobie wyłączymy. To sobie wyłączę z Pythona i zrobię po prostu echo, tak? Czyli zrobię po prostu print. A tu mi się oczywiście wcięcia pogubią. Do tego jeszcze wrócimy. To jest komentarz teraz i niczemu nie przeszkadza. Teraz tak, zrobię print. Print line. No i powinno być echo z wejścia. Tak? Uruchomię sobie ten stos, uruchamiam, mam wejście, no i na przykład robię, no nie musi być nawet liczba, bo to tu jest cokolwiek w Pythonie, nie? Zrobiło to, zrobiło to, zrobiło to, zrobiło to. Więc w Pythonie możemy wprowadzać obojętnie, czy liczby w zadaniu jest o liczbach, natomiast Python jest no na tyle elastyczny, że sobie zgaduje typ danej zmiennej, więc będziemy wprowadzać liczby, napisy i tak dalej. No, i kiedy to się skończy? Wtedy, kiedy wyślę Ctrl D z klawiatury. O, teraz mam koniec, bo się pętla skończyła. Jest tutaj, wykonało się to. Dlatego, że Ctrl D w, w konsoli oznacza zakończenie właśnie pliku, zakończenie strumienia, zakończenie wpisywania. No więc Ctrl D i mi się to tutaj pięknie zakończyło i ta pętla się zakończyła. Czyli mam już. Etap taki, wczytuj nie wiadomo ile zestawów danych. Tylko teraz muszę jeszcze ogarnąć to, że to co wczytałem, to to line, może być plusikiem albo minusikiem. No więc if równa się plusik, if równa się minusik, no to wtedy będę coś robił. Tak? Jeżeli równa się plusikiem, to będę czekał na następne i, i dodawał. A jeżeli równa się minusikiem, to będę, jakby, usuwał z tej, ściągał z tej, z tego stosu. No i teraz tak, żeby nie mogę sobie porównać line, równa się plusik, dlatego że, moi drodzy, jeżeli tutaj wpiszę sobie plusik enter, to tak naprawdę wpisałem plusik enter, czyli są dwa znaki. My nie widzimy tego drugiego, bo jest, bo jest, bo jest niewidoczny. Więc nie, więc nie możemy napisać, że jeżeli linia równa się plusik, tak? jeżeli pierwszy element tej linii równa się plusik, musimy zrobić. A tak naprawdę możemy użyć fu funkcji rstrip, która usunie po prostu spację, końce znaków i tak dalej. Zobaczmy, jak działa funkcja rstrip. Wypiszmy nie line, wypiszmy line rstrip. Jeszcze raz uruchom. I teraz na przykład kaczka dziennikarska. Wypisało kaczka dziennikarska, usuwając. No właśnie tego nie widać, ale, ale usuwając po prostu z tego, jakby to pokazać, się zastanawiam. O, tutaj teraz jest ta pusta linia. No bo mój print dołożył swoją pustą linię i Enter, który był na końcu, a ja go nie usunąłem. No ciężko jest to pokazać wizualnie, także tak się trochę chwilę zawiesiłem. Więc tu L-strip oznacza usuń, usuń po prostu to, to co było, to co tam było na końcu, te, 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 ten, ten znak nowej linii. No więc jeżeli teraz, jeżeli wracam do tego co miałem, to mi jest niepotrzebne. Jeżeli jest plusik, to znaczy, że będę usuwał. I będę, że nie dosuwał, tylko dodawał. Co jego, co jego? Będę dodawał. I teraz jak będę dodawał, no to muszę przeczytać jeszcze coś kolejnego, tą liczbę, którą mam wprowadzić. Tak? Prościej jest pokazać to na przykładzie na usuwaniu, bo na usuwaniu już nie muszę wczytywać linii, tylko jeżeli to jest minusem, no to co mam zrobić? No na razie wypiszę usuwam. No i teraz program w zależności od tego. O, na przykład na minus będę usuwał. Minus będę usuwał. A teraz dam plus, to jest, będę dodawał i czekam na jakąś liczbę, tą liczbę, którą będę dodawał. Tak? Czyli będę dodawał, a tu damy print. O. W ten sposób. Plusik. Będę dodawał, teraz czekam na liczbę, dodam 293. Tak, czyli cały czas tu jeszcze jest drugie wczytanie ze standardowego wejścia czyli std in, read line, po to, żeby odczytać tą liczbę. I jeszcze dodatkowo zamieniam ją na inta, dlatego że w zadaniu jest powiedziane, że tu mają być liczby na tym stosie. Jeżeli nie zamienię tego na inta, to Python będzie wczytywał teksty. No a jak będzie wczytywał teksty, to będę dodawał teksty na stos. Będę mógł, być może tak chce, ale nie w tym zadaniu. Będę mógł dodać na przykład napisy na stos. I tu w tym zadaniu chodzi o liczby, no więc ja sobie to automatycznie zamieniam intem na, na liczbę. I tu mi wyskoczy błąd, jeżeli coś będzie źle. Na przykład plus kaczka i wywaliło błąd. No bo już nie umie tego kaczka zamienić na inta. No ale tu nie jest powiedziane w spoju, że mogą być dane fałszywe, że mogą być dane błędne, więc zakładamy, że skoro jest tak w zadaniu, że muszą być liczby, to nie ja już teraz to obsługuję jako błąd. O tym nic w zadaniu nie mówią. Więc upraszczam troszkę ten program. Nie będę się przejmował tym, że tu mi pacjent może wpisać napis i wtedy jestem, mam to pozamiatane i wtedy program mi się wywala i no, i to jest, to jest przykład na to, że w prawdziwym programowaniu jeszcze tutaj musiałbym obsługę błędów zrobić i zastanowić się, co będzie, jeżeli przyjdzie nie liczba, a przyjdzie napis. Tu zakładam w tym zadaniu, że przyjdzie napis, że jest w porządku, więc wczytuję kolejną linię, jeżeli ta wczytana linia, linia po linii z pliku, była plusikiem. No i teraz w tym momencie y, oczywiście to wywalam, bo to są tylko takie moje. Y, moje, y, 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 moje upiększania, chociaż może je zostawię na początek, potem je wywalę, bo oczywiście spoj tego nie chce. Jeżeli takie pułapki sobie zostawię, no to spoj mi zgłosi błąd. Spój chce dokładnie to sędzia, co y, potrafi sprawdzić. Więc on chce albo uśmieszek, że się udało, dodawanie, więc tu bym musiał zrobić po prostu uśmieszek, albo smuteczek, jeżeli się nie uda dodawanie, bo będzie przepełniona lista. I tak samo z odejmowaniem, albo będę chciał mieć to smuteczek, bo się nie udało już nikogo zdjąć z hotelu, albo liczbę, kogo wyprowadziłem z hotelu. No i teraz, właśnie ten mój hotel, ten mój stos, tak? Ten mój stos na początku ma być pustą tablicą. No i w Pythonie w ten sposób to zapisujemy, że powstanie pusta no lista, ale, ale tablica. I tak jak mówiłem, to, że to jest 10 elementów, to to ma znaczenie w językach, w których musimy określić rozmiar tablicy. Natomiast w Pythonie ten hotel będzie dobudowywał swoje piętra w razie potrzeby. Czyli to ograniczenie do 10 nam nie jest potrzebne. Ale zaimplementujemy je ograniczenie do 10, bo jeżeli będzie chciał się wprowadzić 11 pacjent, to nam go Python przyjmie. A być może w zadaniu będzie tak sędzia sprawdzał, że doda 11 pacjenta wtedy, kiedy nie powinien. Więc ma być 10, pięter to ma być 10. To sobie będziemy sprawdzać w programie. Więc teraz stos to jest pusty. No i w momencie, kiedy, kiedy będę chciał dodawać liczbę ze stosu albo odejmować, będę musiał wykonać pewne operacje. Więc zrobię sobie funkcję def na stos Na razie pustą, czyli pas nie? Def zdejmij. No, piszę po polsku, chociaż w zasadzie to powinienem po angielsku programować. Więc tu by powinno być, być na przykład push, push, a tu pop. Żeby już tak ładnie to pisać. Pas, czyli na razie nie rób nic. Mam takie dwie funkcje. Co on mi tu podkreśla. No tak, że dwie puste linie muszą być przed funkcją. Zgodnie ze stylem formatowania to by działało, ale było niezgodne ze stylem form, program, formatowania w Pythonie, więc tak. No oczywiście stos to będzie jakoś tak, nie? Tak. Dobrze mówię? Mam nadzieję, że nie pomyliłem słowa. Więc mamy ten stos. Dobra, nie pomyliłem słowa, uff. Dobra, to popiszmy już po angielsku, chociaż tu mamy liczba, no to mógłbym mieć number, Zamiast to pozmieniam, żeby było porządnie. No i teraz co? Teraz właśnie, jeżeli będę dodawał, no to muszę wczytać tą liczbę, no czyli powiedzmy zmieńmy sobie mu na number, żeby już było tak po angielskiemu wszystko. I teraz co muszę zrobić? Tu muszę zrobić push ten number. I ta funkcja push będzie miała na przykład number tutaj. No on będzie krzyczał, że się mu nazywa tak samo zmienna. To akurat no, nie powinno przeszkadzać, bo powinno ją właśnie przysłonić. On tylko ostrzega mi tutaj, że, że mogę właśnie, nie mam dostępu do tych, ale jest dobrze. Number. I teraz co ja muszę zrobić? Muszę po pierwsze sprawdzić, czy nie jest za dużo tych elementów na stosie. Bo mówiliśmy, że ma być ograniczenie do 10, czyli jeżeli długość stosu, czyli len długość, od length długość, jeżeli długość stosu tak, jest no w zasadzie równa, większa lub równa 10, większa to znaczy, że już przekroczyłem, czyli nie powinno mi się zdarzyć, w zasadzie powinno wystarczyć tylko równa. Więc gdyby był jakiś błąd w programie, no to mogłaby się zdarzyć większa niż 10, ale zakładamy, że nie. Więc obojętnie. Jeżeli jest większa lub równa 10, to co wtedy? To wtedy zgłaszam błąd. return, ten. No i ten smuteczek powiedzmy zgłaszam. Albo smuteczek sobie zrobię w, zrobię poniżej w programie, czyli ten false. Tak, zgłaszam fałsz, zgłaszam błąd, nie udało się. Natomiast else w przeciwnym wypadku, jeżeli nie jest większa od 10, to znaczy się większa lub równa, to znaczy, że jest 9, 8, 0 być może, czyli mogę kogoś wprowadzić. No to skoro mogę wprowadzić, to robię stack, kropka, append, append dodaję na końcu. Czyli ta nasza tablica, tak jak mówiłem, jak ją przewrócimy, o, append doda mi tu, w to miejsce. Tu mi w to miejsce doda append. No więc jak ją przewrócę, to tak jakby na górę stosu. Na koniec tego stosu mi dodaje to. No więc append number. No i w tym momencie to, ta funkcja mi dodaje ze stosu. Albo zwraca fałszyk, albo zwraca, jak się już mu udało, true że już mu się udało, tak, dodał na stos i zwracam prawdę, że jest w porządku. No i to samo z pop, tak? Tylko że pop już nie potrzebuje tego numbera i pop będzie ściągał. I jeżeli co, długość naszego stosu jest mniejsza od 1, no to znaczy, że nie mogę ściągnąć nikogo ze stosu, nie mogę nikogo wyprowadzić z hotelu, bo jest mniej niż 1, no czyli 0, bo Długość ujemna nie będzie. No albo jeżeli długość stosu równa się 0, obojętnie jak sobie to zapiszemy, tak? Jeżeli długość stosu nie, równa się 0, to zwracam y, false, tak? Zwracam false, że się nie udało, że nie jest ten. A jeżeli długość stosu nie jest zerowa, czyli mogę kogoś ściągnąć. No więc teraz jeżeli ten stos ma kogoś, kogo chcę wyprowadzić, kogo mogę wyprowadzić, no to muszę go po prostu wyprowadzić, i jest nawet do tego taka, taka funkcja pop. Nazywa się podobnie jak tutaj, bo to pop oznacza ściąganie ze stosu, czyli Python ma po prostu taką funkcję, która ściągnie z tego elementu z końca. Więc Możemy zrobić coś takiego, że jakiś temp, nie, tymczasowe, potem to uprościmy, temp równa się z tak, kropka pop i teraz chcę ściągnąć to, jaki element? Jakiś z końca. A jaki element z końca? Co to jest koniec? No koniec to jest długość tego stosu minus 1. Dlatego, że te piętra są numerowane od 0. Czyli 10 pięter to jest od 0 do 9. Więc długość jest 10-poziomowy blok, ale piętra ma od 0 do 9. Czyli, jeżeli ten jest 10-poziomowy nasz hotel, to ma od 0 do 9. Jak jest 3 zajęte, to jest 0, 1, 2 zajęte. Czyli ostatni jest na drugiej pozycji. I te polecenie POP nie, nie, nie tylko mi podaje tę wartość tak, możemy sobie tutaj pop zacząć pisać, hmm. o przepraszam, nie, niepotrzebnie nie to skasowałem, wystarczy najechać, o i mamy remove and return item at index. Default last, czyli w zasadzie teraz z tego widzę, że nawet mogłem sobie dać po prostu tak i nawet zignorować to, uprościć to do tego stopnia, bo w tym momencie on mi ostatni Ściągnie. Czyli Python ma takie mechanizmy, których gdybyście to przepisywali do innych języków, możecie nie zastać tego w innych językach. Że dla niego ta, ta tablica jest jednocześnie, może być właśnie ta lista, jest jednocześnie może być także stosem. No więc możemy po prostu stos, pop i coś takiego. No to co? No to to coś trzeba zwrócić. No i ten, temp. No i żeby znowu nie używać zmiennej niepotrzebnie, to nawet mogę sobie zrobić to tu, to tu. I jeszcze bardziej to uprościć, ale to już nie ma, nie ma znaczenia. Czyli zwracam to, co ściągnąłem ze stosu. Albo, fo, albo falsa, jak się nie udało, albo to, co ściągnąłem ze stosu. No i została nam ostatnia rzecz, która jest taka, że musimy teraz użyć tych push i pop do, do dodawania tutaj. Tak, czyli tu. Mogę sobie zrobić, jeżeli jest minus. No to jeżeli pop, no tak powiedzmy w wersji dla początkujących równa się false, natomiast można to było zapisać też pewnie ładnie, ładniej programistycznie, ale ok. Jakieś temporary równa się pop, o i teraz. Niestety muszę wrócić. Zamotałem, przepraszam bardzo. Jeżeli temp równa się false, no to zrób to, a w przeciwnym wypadku wypisz no tego tempa. O! Bo musimy wypisać tego, który się wyprowadza. Oh, no! No cześć, tu Przemysław z przyszłości. Niestety zrobiłem tam straszliwy błąd. Jaki straszliwy błąd? Otóż porównałem zmienną tą temp przy pomocy znaku równości do false. Natomiast problem jest taki, że jeżeli porównujemy do false, no to zero też będzie traktowane jako false, jako fałsz. Czyli jeżeli z naszego stosu będziemy ściągać zero i nawet się uda, a on ściągnie 0, no to w tym momencie wyskoczy mi zamiast 0 smuteczek. To pokazuje, że spoj niestety źle sprawdza, bo 0 było na tych przykładowych danych, więc powinien, <laughs> powinien nie zaakceptować tego i powinien mi to odrzucić. Natomiast okazuje się, że z tym błędem, który tutaj dalej robiłem, spoj mi to przejął, przyjął przepraszam. i nie powinno to zostać przyjęte bo dla każdego zera, zero jest traktowane również jako false. I teraz Wam to pokażę na boczku. Stworzyłem sobie teraz nowy pliczek i proszę bardzo, na przykład napiszemy zmienna równa się false, nie? I teraz if No to mamy, że wykrywanie fałszu, tak? Jeżeli to sobie uruchomię, no to mam tutaj wykryłem fałsz. No bo co? No bo jest false. Jeżeli tu będzie true, no to nie mam wykryłem fałsz, no bo nie jest, tak? Mogę sobie dać else. Mam nie wykryłem fałszu, tak? A jeżeli jest false, to mam wykryłem fałsz. Ale uwaga, jeżeli zmienna jest równa 0, to jest dalej wykryłem fałsz, bo 0 jest traktowane również na, za, jako fałsz przy porównaniu. Tak? I teraz, żeby to było poprawnie, to bym musiał zamiast równa się dać is i zmienna is false, i wtedy porównuję, że to nie jest 0 czy jakaś inna wartość, czy tylko czy to jest dokładnie typ Boolean, typ logiczny false. No i teraz jest nie wykryłem fałszu. Pomimo że jest 0, to jest nie wykryłem fałszu, bo zmienna nie jest false. I tak samo tu, jeżeli dam false, to teraz już będzie dobrze działało. Wykryłem fałsz. Czyli w tym moim programie niestety trzeba poprawić to tutaj, w tym miejscu, czego ja nie robię na filmie i czego też sędzia mi nie wykrywa, dlatego że nie podał zera w przykładowych danych. Chociaż te przykładowe dane w zerach, te zero przykładowych danych było. Więc i sędzia nawalił, i ja tutaj nawaliłem, no ja bardziej, bo zrobiłem taką głupotę, że zrobiłem porównanie do false, a powinno być. Niestety tak. No i co można na ten temat o mnie powiedzieć? You suck! No taka prawda, ale przepraszam Was za to serdecznie. I zapraszam do dalszego oglądania z uwzględnieniem tego, że tu jest cały czas ten błąd, bo go nie zauważyłem. W przypadku wprowadzania tu, no to jest prościej, bo jeżeli push number, no właśnie, jeżeli not push number, jeżeli się nie udało pusznięcie, no a kiedy się nie udało? Wtedy, kiedy był przepełniony ten stos. Jeżeli nie, no to piszemy smuteczek. Mm, tak. a w przeciwnym wypadku y, piszemy uśmiech. No i wydaje mi się, że zadanie jest skończone. Sprawdźmy to. Czy nie ma tu jakiegoś błędu? Y, tu nie chciałem Tu chciałem stos. Mm -hmm. No, i mamy przykładowe jakieś tam dane na spoju, a są spływmy sobie jakieś przykładowe z własne. Tak? Nieważne jakie tam są przykładowe dane. Na razie powiedzmy plus, Na razie powiedzmy, kogoś chcę wyprowadzić, smuteczek, a jest pusto. No to jest smuteczek. No i teraz, jakbym chciał i nie, nie wiem ile razy bym chciał tego wyprowadzać, to jest smuteczek. Teraz plus. No i program czeka. Wprowadzam dwunastkę. Uśmiech, bo się udała. Teraz wyprowadzam. No to się wyprowadziła dwunastka. No i znowu smuteczek. Pusty hotel. Plus dwunastka. Plus trzydzieści cztery. Plus... 34. plus a właśnie pomyliłem się. Trzydzieści cztery. No i teraz głupiał, bo prowadziłem błędne dane. Jeszcze raz. Plus... No, chodź tu. Plus trzydzieści no właśnie, plus trzydzieści cztery, plus dwadzieścia no i znowu zepsułem, plus o. dwadzieścia trzy. O, tak jest. Plus czterdzieści pięćdziesiąt, nieważne, czterdzieści trzy, plus. No, zapominam ciągle. Plus. Ile ich już tam mamy? O, już się pojawił smuteczek, bo już kolejni goście mi się nie mieszczą. Nie wiem, czy to widzicie, bo już na samym dole się to, się to pojawiło. Powiększam troszeczkę. Tak. A, teraz to sobie już zepsułem, bo nacisnąłem Enter. W każdym razie tutaj się już pojawiał smuteczek, bo już się przepełniła, ta, przepełniła ta, te, przepełniło się to miejsce w hotelu i już więcej nie przyjmowało na stos. No więc wydaje mi się, że to zadanie jest poprawne. Wrzucę je do Spoja. Jestem zalogowany czy nie jestem? Jestem na moim profilu, jestem zalogowany, więc wrzucę to do Spoja i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tu y, muszę kod źródłowy, tu, ale muszę określić, że to jest w Pythonie, a nie w Adze. Tak, czyli Python jest tu, gdzieś python, python, y, python 3, bo ja pisałem w Pythonie 3 to w Pythonie 3 i zgłaszanie, przetwarza, kompiluje, przetwarza, kompiluje, o, błędna odpowiedź, ha, i teraz mamy zagwostkę, bo sędzia nic nie powie, co jest błędne, a jest to błędne według sędziego. No i teraz będziemy mieli, będziemy mieli problemik. A, może ten koniec, właśnie ten koniec, zresztą ten koniec tu nie był zupełnie w zadaniu. Dlaczego on mi ten koniec tu, tu, tu został? A, ja, nie, no dobrze, to jeszcze raz wklejam bez tego końca. No, jest, zaakceptowano, w porządku. Czyli tu widzicie, że no, dałem się wpakować, że mi ten koniec został. To musi być dokładnie tak, jak chce sędzia. Jeżeli smuteczek będzie zły, albo będzie coś, jakaś spacja dodatkowa, sędzia to sprawdza automatycznie. Czyli automatycznie mi przyjęło, w tym Pythonie problem stos, zaakceptowano, jest, mam zadanie odhaczone, jako poprawnie wykonane. No i w ten sposób poznaliśmy na przykładzie zadania zespoja, Takiego w miarę prostego zadania, ale poznaliśmy stos. Poznaliśmy, jak to działa. No, troszeczkę czasu to zajęło. Licznik mi wskazuje 45 minut, więc całą lekcję wam zająłem. No cóż, jeżeli macie jeszcze chwilę czasu przed przerwą, to zapraszam, żeby w jakiś sposób uaktywnić się, w komentarzu coś napisać, bo no, dzięki temu udostępnić, bo więcej, dzięki temu więcej ludzi będzie miało. Dostęp do tego filmu i więcej osób się nauczy. A ja już uciekam na przerwę. Do zobaczenia się z Państwem. Cześć i pa!